Z poprzednich odcinków praktycznie o inwestowaniu wiecie już, że inwestowanie nie jedno ma imię. Każdy może znaleźć dla siebie instrument bądź rynek finansowy. Wiemy, na czym zarabiać, teraz trzeba odpowiedzieć na ważne pytanie, jak to zrobić. Teoretycznie zasada jest prosta: sprzedać drożej, kupić taniej. Tylko po czym rozpoznać, kiedy jest tanio? Możemy to zrobić w oparciu o cenę, czyli to, czym zajmuje się analiza techniczna. Mówiliśmy więcej o tym przy okazji odcinka o rajdzie Świętego Mikołaja oraz różnych zależnościach cenowych na giełdzie. Teraz pora, aby skupić się na wartości i sprawdzić, czym zajmuje się spółka od środka. Są na świecie inwestorzy, którzy zajmują się zawodowo analizą fundamentalną i na jej podstawie starają się wycenić, ile co jest naprawdę warte. Gdy w ich ocenie wartość spółki jest wyższa niż ta, która jest aktualnie wyceniana na giełdzie, wtedy mówimy, że akcje są niedowartościowane i powinniśmy takie akcje kupować. Z kolei w sytuacji odwrotnej, czyli takiej, gdzie spółka jest warta więcej na giełdzie niż faktycznie wynosi jej wartość, takie akcje powinniśmy sprzedać z portfela albo przynajmniej taką spółkę omijać z daleka szerokim łukiem. Tu pojawia się pytanie, co to znaczy, że coś jest warte mniej lub więcej niż powinno. Spójrzmy na przykład z życia codziennego. Na pozór każdy z tych zegarków teoretycznie służy do tego samego, czyli odmierzania czasu. Jednak ich ceny są diametralnie różne. Szybko możemy wskazać ten droższy, patrząc na jego markę. Dzięki temu z góry wiemy, że ta markowa rzecz będzie kosztować więcej, co nie znaczy, że jest bardziej funkcjonalna bądź trwała. Jak wiecie, spółki giełdowe niestety nie mają przeszytych marek, które mówiłyby nam, czy są teraz w promocji, czy może są zwyczajnie drogie. Wartość musimy policzyć sami, co wcale nie jest proste. I tu z pomocą przychodzi nam analiza fundamentalna. Cofnijmy się nieco w czasie i spójrzmy, skąd wzięła się ta metoda. Ojciec analizy fundamentalnej to Benjamin Graham, nauczyciel Warrena Buffetta. Swoją karierę inwestycyjną rozpoczął jeszcze przed wielkim kryzysem, który miał miejsce w latach 30. ubiegłego wieku. W tych latach bardzo istotne było, aby umieć oszacować, ile warta jest dana spółka lub czy przypadkiem zaraz nie dołączy do kolejnych bankrutów. Co więcej, z powodu paniki giełdowej wiele bardzo dobrych spółek było wycenianych za ułamek swojej wartości. Ten, kto umiał ją poprawnie oszacować, mógł się dorobić prawdziwego majątku. Na co dzień często bardzo upraszczamy różne procesy. Z góry zakładamy, że coś jest drogie i ekskluzywne i nie zastanawiamy się, dlaczego tak właśnie musi być. Na giełdzie jest trochę inaczej. Czasem zdarza się, że te najlepsze spółki są bardzo tanie. I to analiza fundamentalna pozwala nam ocenić, czy jest to dobra okazja zakupowa, czy nie. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, aby skupić się na własnej analizie i własnej ocenie, a nie sugerować się, jak postępują inni inwestorzy i jak wyceniają dane spółki. Tylko dlaczego tak się dzieje? Na giełdzie są emocje, dlatego ceny ciągle się zmieniają. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że rynki potrafią bujać się ze skrajności w skrajność, prawie nigdy nie osiągając optymalnej wartości? Inwestorzy potrafią przesadzić z optymizmem, ale potrafią też wręcz panikować. I to wtedy inwestor fundamentalny rusza na łowy i szuka spółek, które sam wycenia wyżej niż wycenia je aktualnie rynek. Chociaż to porównanie może wydać się banalne, to inwestor fundamentalny szuka najlepszych akcji, jak wybredny klient na promocji w supermarkecie. Wcześniej dobrze bada towar, wybiera najlepszy i krąży po sklepie, aż nie trafi na dobrą dla siebie cenę. Gdy promocja nadejdzie, kupuje taniej wybrany produkt i to na dużą skalę, wiedząc, że jest warty więcej niż podana cena. O ile z łatwością każdy z nas potrafi skorzystać na promocji w marketach i kupić wtedy więcej, tak na giełdzie działa to na odwrót. Gdy akcje tanieją, to inwestorzy najczęściej wpadają w panikę i również sprzedają, a tylko nieliczni dokupują wtedy wartościowe akcje. Analizując dane finansowe spółki i sektora, w której spółka się znajduje, próbujemy obliczyć wartość firmy nie tylko przez jej obecny stan, ale też przez pryzmat jej przyszłych zysków. Innymi słowy, staramy się patrzeć nie tylko na to, ile teraz zarabia spółka, ale ile może zarabiać w najbliższym czasie i dlaczego. Nie ma tu miejsca na gdybanie. Wszystko opiera się na liczbach, estymacjach oraz obliczeniach, nazywanych dyskontowaniem. Źródłem wspomnianych liczb są sprawozdania finansowe, czyli dane publikowane bezpośrednio przez spółki. Analiza fundamentalna to nie tylko porównywanie tabelek kwartał do kwartału. To przede wszystkim doskonałe zrozumienie biznesu spółki oraz otoczenia, w którym ona działa. Dzięki tej pogłębionej wiedzy będziemy z góry wiedzieć, czy dane zmiany rynkowe czy też podatkowe będą miały w ogóle wpływ na naszą spółkę. Można nawet powiedzieć, że inwestor fundamentalny troszczy się bardziej o spółkę niż jej właściciel. Pytanie tylko, czy ten cały dodatkowy czas i wysiłek się opłacają?
Jak najbardziej. Najlepszym inwestorem na świecie jest Warren Buffett, który uczył się od Benjamina Grahama. Kładzie nacisk na fundamenty już prawie 70 lat i w tym czasie stał się największym inwestorem na świecie. Obecnie jego majątek jest wyceniany na ponad 80 miliardów dolarów, a zaczynał z niewielkim kapitałem. Buffett doskonale rozumie, że w analizie fundamentalnej dwie rzeczy mają znaczenie. Wartość spółki i odpowiednia cena, po której ją kupujemy. Gdy odkrył, że Coca-Cola będzie idealną spółką do jego portfela, potrafił czekać nawet kilka lat na zakup, bo uważał cenę za zbyt wysoką. Cierpliwość się opłaciła, bo to inwestycja, która w długim terminie przyniosła mu prawdziwą fortunę. Długoterminowy inwestor musi solidnie się napracować przy analizie oraz selekcji spółek. Czasami znalezienie tej jednej odpowiedniej może zająć wiele miesięcy. Tylko też o to tutaj chodzi, aby znaleźć kilka spółek, które dadzą nam dużo zarobić, a które bardzo długo będziemy trzymać w naszych portfelach. Na szczęście analizy fundamentalnej możemy się uczyć od samego jej wynalazcy. Książka Benjamina Grahama, Inteligentny Inwestor, jest napisana prawie 70 lat temu, a mimo to jest nadal bardzo aktualna i powinien ją przeczytać każdy inwestor, który chce się nauczyć inwestowania w wartość. Jak widzicie, jest co robić. Skoro już wiecie, że lepiej jest kupić dobre spółki taniej, to domyślacie się, że trudny czas na rynku to dobry czas do szukania fundamentalnych perełek do portfela. Co ciekawe, polska giełda w ostatnich latach była jedną z bardziej przecenionych i to właśnie na takich rynkach inwestor powinien szukać okazji.